Witam serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony się kłania najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyny zdrowia oczywiście najzdrowszy sklep i biogabinet terapii naturalnych, wiem, również medycyny zdrowia, bo to jest konglomerat, to jest jedno, prawda, firmowany przez nas, stworzony przez kilkadziesiąt w sumie lat, aby z tego wielu mogło korzystać. Hałas. Hałas ma to do siebie, że jest jedną z najgorszych rzeczy, jaka trafiła się na tej planecie i jest celowo wykorzystywany do różnych dziwnych celów. Skąd mi przyszło do głowy, żeby właśnie o hałasie powiedzieć? Oprócz tego, że w książce Misja jest wspomniane dosyć mocno o tym właśnie, że to jest jeden z największych mankamentów naszej cywilizacji, jeśli takiego słowa mogę użyć, ale sprowokowało mnie do tego to, że przed chwilą przejeżdżał ktoś tam ulicą, jakiś motocykl czy motocykiel, w każdym razie ktoś, kto miał tą podrasowaną, tą rurę wydechową, że tak się wyrażę, no ostatnio mam takie powiedzenie, że się tak wyrażę, w każdym razie przywalił dosyć mocno, agresywnie tam tym przyspieszaczem, prawda, no i ryk był dosyć niesamowity. Hałas sam sobie jest, te decybele są praktycznie na okrągło i wszędzie. Ale jednym jeszcze z hałasów, które ma kolosalne znaczenie, szczególnie w nawiązaniu do tego nagrania poprzedniego, w którym mówiłem o kontrastach, to hałas informacyjny. Hałas informacyjny, który pełni kolosalną rolę, aby wpędzić ludzi w zniewolenie, wpędzić ludzi w właśnie ten mechanizm zatracenia człowieczeństwa, mimo że moje zdanie jest takie, że człowiek z natury rzeczy, ludzie z natury rzeczy są dobrzy. Zatem człowiek człowieka nie skrzywdzi, nawet hałasem, a do tego hałasem informacyjnym. Dlaczego wspominam o tym hałasie informacyjnym? Oprócz tych decybeli, do których myśmy się już przyzwyczaili, których nie słyszymy w zasadzie, zupełnie tak jakby tego nie było, a potem się dziwimy, że jakieś szumy uszne, bóle głowy, prawda, bóle kręgosłupa, że jakaś psychika nam siada, psychosomatyka powoduje dziwne różne niuanse, to też jest efekt hałasu, ale również hałasu tego nie tylko decybeli informacyjnego, a może bardziej tego informacyjnego, czego konsekwencją również są decybele. No, tutaj nie będę rozstrzygał, czy jajko, czy kura, w każdym razie hałas, czy to te decybele, czy też właśnie ten informacyjny, podkreślam, ten informacyjny tworzy niesamowite kontrasty. Jeśli ktoś zauważa, i tu odsyłam do tego nagrania poprzedniego, posłuchać o tych kontrastach, bo zdecydowanie warto zrozumieć, jak ten świat funkcjonuje. Kiedy przyjechałem tutaj, rozmawiałem z małżonką, wróciłem z naszego centrum mocy z Trzecianki do Czarnkowa, tutaj właśnie przy Kościuszki 19. Rozmawiałem o kontrastach, mówię, wiesz co, dzisiaj właśnie tam popełniłem takie nagranie o kontrastach, o tym, jak z pełną świadomością powoduje się kontrasty, które mają spowodować, żeby ludzie jeszcze bardziej patrzyli na siebie z byka, z pretensjami, nie zdając sobie sprawy, że jest to wywołane wszystko tym hałasem informacyjnym. Tak, tak, ten hałas informacyjny buduje te kontrasty. I te kontrasty, jeśli już w końcu mamy tego świadomość, to zauważamy, wyciągamy określone wnioski i przy stole tym rodzinnym nie powodujemy kontrastów, kłótni, spojrzeń, że ta partia lepsza, tamta lepsza, że tutaj ten napad na ten kraj, a tam w ogóle to jakieś SS Galicja, prawda? I właściwie nie wiadomo, o co tu chodzi. O ciebie, o mnie, o nas, o naszą energię, o nasze dusze. O to chodzi. W tym hałasie informacyjnym również. W związku z tym pamiętaj, jest rewelacyjne lekarstwo na kontrasty, na hałas. Spokój. Spokój. Cisza, stan życia w pełni medytacji, stan życia w pełni modlitwy. Nie mylić tego z żadną religią, bo tam spokoju i tam więcej zróżnicowania znajdziesz, kontrastów, prawda, i dziwnych rzeczy. Zatem baw się dobrze. Szymon z Polankiewicz, z tej strony się kłania. Przypominam, najzdrowszy sklep medycyny zdrowia i biogabinet terapii naturalnych, wiem, Czarnków, Kościuszki 19 przez 4 znajdziesz oczywiście na stronach internetowych i teoria.pl i biogabinet.eu. A póki co pamiętaj, hałas, decybele, hałas
informacyjny, kontrasty totalnie zakłócają nasze człowieczeństwo, ale kiedy już dosłuchałeś tego, mam nadzieję, do końca materiału, posłuchasz może o tych kontrastach, wiesz co, wejdziesz w ten stan człowieczeństwa, spokoju, miłości, dobrych, życzliwych myśli, wysyłanych energii, wysyłanych nawet do tych, których ja określam dzisiaj uzurpacją, bo oni czasami, tak jak ten tekst, pamiętacie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chociaż tam moje zdanie jest takie, że oni doskonale wiedzą. I dlatego hałasują. Bawcie dobrze. Do miłego.